Bonjour, czy Porsche z podjazdu można przestawić? Troszkę takiej kontrowersji sam prowadziłem. Październik mamy. Till Friday. No, Friday it will be easy with Fabian. Fabiański will go. Fabiański. Jak to? Dobrze. Kończymy. Mam jazdę jego. Hej. Do Sliga przyjechałeś? No właśnie widzę. Ale do tabeli. A może by tam było do skutami? Nie, że skracacie się. Bramki powoli tam wpadają. No, to się dzieje. Wielki powrót, Krzysztof Popiącka. Nie. Musiałem to zarejestrować, wiesz? Widziałeś? Jak tam? No, do spróbowania mnie nie było, nie? No, to wiesz co. Drugie, na euro. Było, było. Weź się wszyscy. To też nie mam o czym gadać, bo w futraku już byłeś, to wszystko powiedziałem. Tak. To prawda. Widziałeś fajny odcinek? Podobał ci się? Właśnie no da. Myślałem, że jakieś pytanie. Świetny nic nie było ciekawego. Nic? Żadnych skandali. Niektórzy pójdą jakieś skandale robić. Wiem, że wy kochacie skandale. No właśnie. Nie no, my to wybitnie nie. Tak może tak, żeby tam wiesz, nabić wyświetlenia trochę. Nie no, o kontuzji tam pogadałeś trochę. Pogadałem. Nawet nie wiedziałem, że masz śruby w kostce. Mam, no trzy. Kurczę. Ale wyciąga cię będę, nie? Przy najbliższym tam wakacyjnej takiej porze, nie, gdzie będziemy mieli wolne. Bo tam jest... Tam jest tam 7 dni odpoczynku, nie? Dobra. Jak po przewyciągnięciu. Czyli no też lepiej, najlepiej to zrobić, jak będzie taki okres wakacyjny, gdzie tego wolnego będzie tam 2 tygodnie, nie? No wtedy 7 dni sobie odpoczywasz, nic nie robisz. No i już później wchodzisz, nie? Tak. Idealnie. No, tylko no, teraz powoli wchodzisz, bramkę już. No dobrze się czuję, wiesz? Ciężko pracowałem ten okres mega tak. No zasuwałem, nie? Żeby ja właśnie, to jest fajne to, że jak wszedłem do drużyny od razu teraz, tak już ostatnio jestem 4 tygodnie, tam miesiąc z drużyną czy coś, to nie widzę jakiejś różnicy, żebym tam jakoś odstawał, nie? Czy fizycznie, czy tam piłkarsko i z tego się cieszę, że to mi się udało wypracować, nie? Bo bałem się tego, żeby to była taka moja pierwsza kontuzja, że jak wrócę, to będę musiał nadrabiać dużo rzeczy typowo w piłkarskim treningu, nie? Gdzieś tam tych widolności, takich ruchów, te wiesz, zmiany kierunków małe na tych gierkach. Ale w tym się czuję okej, okay. I to jest najważniejsze. Znaczy, jak bramkę strzeliłeś, taki tam ruch zrobiłeś w twoim stylu. Ale taki dynamiczny. Czekam wiesz na kogo, na swojego kolegę, który jest gwiazdą absolutnie. No a ty, to są jaja, co? W derbach, idealny ruch. On jak się nawinny tutaj. Nie no, to w ogóle poznałeś gościa? Klasyka, co? Musimy go dorwać. Lepiej gra tam niż w Ameryce. Okej. Bombazę. Jest, kurwa, siema. Jak się obok siema, piona. Jak tam? Dobrze się widzieć z powrotem na boisko. Cześć, Adi. Siemka. Siema. Cześć. Jak tam Pawka? Ten sniłeś, siema, siema. Hej, hej, cześć. Pawka, ten sniłeś? No, ta wiadomo jak. Piona, ale to strach się bać jak Buksik, wiesz, gdzieś z Ameryki ruszy. Tak jak Franek. No, ciekawe. Że to gdzie, no, gdzie jedziesz? A, nie, nie, nie. Do Sliga Premier League? Na razie, o mistrzostwo walczy. Bonjour, guys. Bonjour. Siema. Saba. Ja. Jak tam? Francuski? Bonjour. To samo. Francuski. Trzy słowa. Bonjour, powiedziałem. Bonjour, saba i merci. Jak tam panek? Derby. Kurde, no powiem ci, że zaskoczenie derby? Wielkie. No. Z pioną przed chwilą gadałem, też był zaskoczony. No ty, nieszczęścia. No co, ten we mnie kopnął, się odbiło. Od razu tak się odbiło, że mogłem z pierwszej strzelić, no i strzeliłem, no i fajnie. No i pięknie. I wygraliśmy. Bohater, ląd. No dla nich to był najważniejszy mecz, nie? Dla kibiców. No tak. Też widziałem w przerwie awantura, kibice, kurde, to działo się. No, ostatni mecz bez kibiców u siebie graliśmy. Nic fajnego. Najgorsze co może być. No tak. Ale co było czuć potem, że bohater po takiej bramce derbowej? Tam na mieście? No było trochę, nie? Wiesz jak to dla nich najważniejszy mecz, dla tych kibiców. To, no to w samej szatni widać, było widać, wiesz,
taki, jakby, jaki był szczęśliwy, się pytał, czy może moją koszulkę wziąć. No dałem mu, no wiesz jak to. No dla nich to jest duże przeżycie, nie? Ja też mówię, że kibice, nie? Petardy ogólnie, no, ostatnio na zgrupowaniu, że to jest coś... Samo Lons liczy, wiesz, 25 no tak. tysięcy, a stadion jest na 38 i co mecz jest full, nie? No robi robotę, nie? No robi. I też ciekawe, że ta trybuna atmosfera. Kibiców jest na tej prostej, nie, nie jak zazwyczaj za bramką masz, nie? No, ale byliśmy, nie wiem, na Marsylii, no to tam Aromilik też ma fajnie, nie? Tam to już jest też piękny stadion, fajna atmosfera. Tylko, że muszą wygrywać, bo jak nie wygrywają, to wiesz co jest, nie? Gwiazdą żadną nie jestem, więc uspokój się. Właśnie, nie zmieniłem się. Muszę wyjść z pokoju, bo... Nie zmieniłem się. Siema. Siemanko. Jak tam? Narodowy. Jak tam? Dobrze. Dobrze, dobrze. Wróciłeś, nie? Na stronę. Plany przyjechał. Gdzie jest, idzie? Będzie zaprowadzić. Dawaj go! Mówiłem, gdzie masz pokój, ale... Bonjour, monsieur. Tutaj. Zapraszam. Przeprowadziłem tylko. Bonjour, monsieur. Nie pogadam. Przynieś mi walizkę. Gdzie masz? Tam masz? No weź. A chcesz, żebyś ją popubrał chociaż. Na dwie ramki szczeli wyszło, muszę służyć, nie? Tranula. O, ale to jest Ludiego. Sam jesteś goły? Nie. Chyba nie jesteś. Szybka bajerka. Bonjour, monsieur. Jak się mamy? No idę się kąpać, poczekaj no. Przyjdź z kamerą za 5 minut. Za 5 minut? Patrz. Gdzie ja na kół? No dobra, tak. Na gołej klasie. Gdzie siedzisz kąpać? Gdzie ty leciałeś teraz samolotem, czy jak to wyglądało? Nie, ja jestem w piątej grałem. Ja w sobotę już byłem w Berlinie. W Berlinie? No bo leciałem z Paryża do Berlina. No i później autem. Z Berlina autem, no. Ile miałeś autem z Berlina? 2,5 godziny, 3. To jest bajka, co? 25 numer. Proszę bardzo. Tam zdrówko, wszystko dobrze? Wszystko porządneczko, jak u ciebie? Dobrze. Trzymaj się. Jakie wywiady? Jakie dziwne wypowiedzi insynuują. No, ty, ale ci dziennikarze są tacy, nie wiem, ja nie wiem, o co im chodzi. Wiesz, to jedną... To zostało wyrwane z kontekstu. Tak, jedną część dodali, a drugiej nie dodali, nie? Bo to był wywiad radiowy. Znaczy, to było ogólnie 5 dziennikarzy, się do mnie zbiegło. Wiesz, a idę po meczu, podchodzą mi ten, i... Aha, czyli to i tak, wszyscy nagle, ostatni mecz, no, i wszyscy nagle do mnie coś tam, czy możemy mi tam kilka pytań, każdy po 5 pytań mi zadawał, nie? Między innymi padło o ten Liverpool, no. No ja tam troszkę ten, troszkę takiej kontrowersji sobie wprowadziłem. Ale umówmy się, że nie miałeś tego założenia po prostu, no nie, po prostu to nie było coś takiego, nie. Że... Założenie nikt by tego chyba nie miał, wiedząc jak Liverpool gra. To ktoś musi prowadzić to, nie? Dokładnie. Mała iskierka? Tak. I już afera jest, tak, nie? Ale teraz jakieś tam sprostowania dodawali ludzie, znaczy te portale, to ludzie już się na wsi piszą, nie? No tak, ale już ta pierwsza fala poszła, nie? Powiedz w komentarzu, nie? A, no co? No, trudno, no. Czasami tak bywa w życiu. Trzeba się z tym zmierzyć, nie? Dokładnie tak. Lepiej z takimi rzeczami, z jakimiś mocniejszymi i później sobie nie poradzić z tym. No wiesz, tylko ci życzę, żebyś z lepszymi trenerami mógł pracować. Dzięki, dzięki. Przyda się. Ty, jeszcze go łyda jak krzoła wszystko oczy, to go jeszcze boli, wiesz? No. Nie, serio. A to co? No, widzę, na wakacje sobie przyjechałeś. Ale to nie od zależy, tak? Swoje zrobił ostatnio. Tak. Siedź i załatwił sprawę, Janek. Ty się nie mogłeś to załatwić wcześniej. Dobra, nie. Damiano się nagam. Witamy serdecznie z grupowaniem bohatera. Nie wiem, będę płakał. Płacz kurwa, zasłużyłem. Tam telefony się rozdzwoniły? Trochę tak, jakby najbliżsi gdzieś tam składali jakby gratulacje, ale też, no mówię, w większości ludzi też takich nieznajomych się też odzywało, ale mówię, ci najważniejsi się odzywali, także przyjąłem gratulacje i cieszę się bardzo. Dla ciebie chyba też super narodowy pełny, to też wrażenie zrobiło, nie? No, na pewno. Fajnie było i że tak się akurat udało strzelić takiego gola w takim momencie, to też jakby daje bodziec, nie? Do
cięższej pracy i do tego, żeby wierzyć w siebie. Ta scenka, którą nagrałem po meczu, nie wiem czy kojarzysz, no może przejście na ciebie, pewnie do pokoju idziesz. Ta scenka, którą nagrałem, to rodzina? Tak. Po meczu co? Wiesz co, tam tak, tam była rodzina, siostra była akurat z bratem na meczu i tam jeszcze dwóch takich znajomych, akurat im bilety załatwiałem, także trafili na taki moment, gdzie, no mówię, sami też... Chyba się nie spodziewali po prostu. No, no, trochę tak było. A w Grecji, jak widzę, że sezon dobrze zaczęty, to czwarte miejsce macie aktualnie? No, trochę tak. Początek dobry był, gdzieś tam 2-3 mecze wygraliśmy, ale później ten mecz z trochę tak z Pałkiem na mnie poszło. Ale teraz jakoś wygraliśmy teraz 3-1 na wyjeździe, także jest szansa na coś fajnego w tym sezonie. Ze Świderkiem tylko przegrać. Tak, ze Świderkiem. Niestety ze Świderkiem, ale będzie czas jeszcze na rewanż, mam nadzieję, że, oby tak było, że się uda. No. Kończyły się amerykańskie burgery. No. Teraz ślimaki wjeżdżają, wiesz? Ślimaki wjeżdżają. Dieta. I creme brulee. A burgerków nie ma. Ooo! Oh la la, quel joueur, quel joueur! Ça va? Je le béton. Ça va et toi, mon ami? Ça va. Ça va bien. Ça va bien. Comment ça? Skąd on się, M-kipu? Stop scoring balls like this, please. No mówię, kochani, że amerykańskie rozmiary były. Oh, look with the left foot. La la gauche, bam. Tu es gaucher maintenant, tu es gaucher? Au droitier. No, 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 tranquilo. Calme, calme. La droite? No. No. La gauche. La gauche. La gauche. If you are right-handed, is droitier. Uh-huh. Left-handed, gaucher. Yeah, I know. So, now you are gaucher. Jak się mówi, jak się masz po francusku? Ça va? Ça va, ça va bien. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, I have three lessons for you. Bonjour, monsieur. The language is so... difficult. Difficile. I have pain here. Me too, me too. The first month it was amazing. Mameczko. Siemanko. Jak to? Już tu kręcę bajerkę już. Bajerkę? Klasycznie. Jak to, panie zdrówko? Dobrze, wróciło, kurczę. Znaczy było dobrze, no. Było cały czas dobrze, ale trzeba było przerwę zrobić, no. Czy mówisz, że serce okej, okay, tak? Wszystko tak, serce okej. Okay. Czyli tak cię... Znaczy właściwie cały czas było okej okay z sercem, tylko tam badanie ciągle wychodziło, jakby z krwi, że mam jakiś tam problem właśnie z sercem. No i tam oni... To, że oni mieli... Bardzo są ostrożni na temat serca. O, no witam. Hej, cześć. Hej. Ale już widziałem, do treningu normalnie wróciłeś, nie? No, do treningu wszystko okej. Okay. Wróciłem. Tydzień do treningu jesteś już no, tak normalny? No, tydzień, tygodnie. Jak wygląda praca, tak? Dyrektora. Nie rozstajemy się z telefonem, tak? Zatwierdzam sprawy niemożliwe, tak? Człowiek od zadań specjalnych, człowiek ścienia. Powołujemy zawodników. Bez niego by się to nic nie odbyło. Trzeba to docenić. Trzeba to zarejestrować. To zarejestrować, pokazać. Trudne rozmowy z osobami i docenić. Z promenady, z kina. I tutaj jest sprawa, nie? Czy Porsche z podjazdu można przestawić? Siema, mama. Siema. Hej, mama. No, dzięki. Szybko to przeciąłeś. Dobra, cię sprzedamy, co się... A czekaj, ci szybko się wyłgnęłaś z tego Monaku. No rano miałem lot, ale to jeszcze ten... O właśnie. Witam serdecznie. A witam, co robiłeś? Wojtek, tek. O, to ciesny. To, siema, co ty zrobiłeś? O. Nogę sobie bałem. Jak? W domku. Ale co zrobiłeś? Naderwany. Ale jak, w jaki sposób? Uderzałem. Kom jest piłkę? 88. Siema. Siema. To... Gdzie się z tobą? Dobrze. Bo wcześniej mi się mijałem. Nie, bo mijałem z 10 osób, no. No i nie, nie może jesteś wydłużeni. A jeszcze czas. Nie, jeszcze. I co w domku? Jak to przyjeżdża? Znaczy wiesz, no teraz na lotnisko i na wodę. Ale kto przyjeżdża? Maja przyjeżdża do ciebie? Nie, nie, kto? Nie, już przyjechał, tak? Maja. Dzień dobry. Jest już włączony, kamerę. Już. Zaszelaj. Tak,
Witam, dzień dobry. Siema. Ej, kurwa, to masz COVID, bankowy. Nie mam, nie mam. Chyba nie mam jeszcze. Już czysta. Kurwa, piąty raz. Ja mam co kadra. Łatka zdrówka. Wielkie. Trzymaj się. Cześć i powodzą. Wszystkiego dobrego, pracuj szybko, zdrowia. Znacisz? The idea is that it's to keep, to build it up, to grow as a team. As this team spirit together with lots of empathy, we have something special between us. I don't know if the ones that was here in the last concentration, you feel it the same than us. And this is what we want to keep growing, because the team spirit, it was amazing. The understanding for in the body language in every one of you guys. It's, I'm ready to perform to my team. My team, it's the most important thing. It's most important than me. Dobra, świeci. Październik mamy. Złota Polska jesień. Ale jeszcze liście nie spadają. Jeszcze się trzymają. Już ten po co? Śledzę to. Ale jeszcze jest. Balon już rozbiłem. No nie. Na sztuczny. Rozłożony. Trawka się poprawiła? Ale też w bladeczkach będzie problem. Tak? Nie gadamy. Nie gadamy. To jest ta jakość, wiesz? Ma to? Ma. Kurde, się widać. Ściągaj od nas. Jest to na siebie. Dobra! Dzwony zakończyły trening. Przemowa przed czy po? Teraz. To jest mi niezmiernie miło w takich okolicznościach z takimi kolegami spędzać to święto moje. I w ramach prezentu to bym poprosił 3 punkty w meczu San Marino.